Dzisiaj, jak co roku, Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. Budżet zamyka się kwotą 118 milionów dochodów, troszeczkę większe wydatki, będziemy mieli deficyt niewielki w wysokości około 0,5 miliona złotych. Wydatki powiatu na 2020 rok zaplanowano na łączną kwotę 119 milionów złotych. Jak podkreśla Wioleta Dymecka, będzie to trudny rok dla samorządów. Jedną z głównych przyczyn jest na przykład to, że dotacje oświatowe, subwencje oświatowe są niższe niż rzeczywiście trzeba pokryć koszty. Przede wszystkim podniesienie najniższej krajowej od 1 stycznia 2600, więc to automatycznie również będzie skutkowało większymi kosztami. Największym problemem pozostaje kwestia oświaty. Subwencja, którą otrzymujemy, tak jak zawsze podkreślam, nie jest wystarczająca. Tutaj największe zagrożenie dla nas to jest kwestia dotycząca podniesienia wynagrodzenia dla nauczycieli i to jest słuszne. Natomiast rząd to wynagrodzenie podniósł, ale jakby zapomniał o tym, żeby przeznaczyć na to środki finansowe. I co chcę podkreślić, wydatki na oświatę w roku 2020 będą aż o 7 milionów większe niż w roku bieżącym 2019. Dużym obciążeniem dla powiatu jest piecza zastępcza. To jest domy dziecka i rodziny zastępcze, całkowicie finansowane ze źródeł własnych. W budżecie znajduje się także dofinansowanie dużych instytucji kultury, takich jak muzeum, na które zostanie przeznaczony 1 400 000 złotych. Do budżetu zastrzeżenia mają radni Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas się poruszamy w sferze tak zwanej nakazowo-rozdzielczej. Krótko mówiąc, przychodzą pieniądze zewnętrzne, bo powiat przede wszystkim działa w oparciu o środki subwencjonowane, dotacyjne i z porozumień i rozdziela je na zasadzie takiej, że praktycznie każdemu po trochu, nikt nie jest zadowolony. W związku z powyższym są poważne problemy i oczekiwania i jednocześnie braki, jeśli chodzi o realizację zadań na przykład w sferze infrastruktury drogowej, w sferze oświatowej, gdzie brakuje środków na utrzymanie oświaty. To wszystko i oczywiście w sferze, że tak powiem, społecznej, chodzi nam o Centrum Pomocy Rodzinie. W budżecie zaplanowano również inwestycje. Realizujemy w roku przyszłym jedną dużą, główną inwestycję. Tutaj pytania ze strony opozycji, czy jest to realizacja rozłożona na 3 lata. To nie jest prawda. Główny ciężar finansowania jest to rok 2020. Mówię o drodze Kołobrzeg-Grzybowo za kwotę, którą wydatkujemy w przyszłym roku rzędu 12 milionów złotych, czyli całkiem pokaźna inwestycja. Ponadto będziemy realizowali jeszcze duży program dotyczący zasobów geodezyjnych. Budżet został przyjęty przez radnych w głosowaniu 14 głosów za, 1 głos przeciw oraz 4 głosy wstrzymujące się. Jego realizacja rozpocznie się od 2 stycznia 2020 roku.